Spotkaliśmy się na konferencji, na której zebrali się uczestnicy i uczestniczki naszych kursów e-learningowych, właśnie po to, żeby pogłębić ich wiedzę, wzmocnić umiejętności. Ja szukam inspiracji i motywacji, tak? Bo w naszym zawodzie niestety łatwo się wypalić i czasami wydaje nam się, że trochę brakuje nam pomysłów i to jest takie poszukiwanie jakichś takich nowych rzeczy, tak? Sama prowadziłam wiele projektów z młodzieżą, ale to, co się dowiedziałam, to po prostu dało mi dużo do myślenia, ponieważ musiałam się wczuć w rolę, nigdy nie występowałam. Dla mnie jest ważne, że wchodzę w nowe relacje, poznaję nowych ludzi i uczę się nowych rzeczy. To, co mnie nowego tak trochę uderzyło i gdzieś to wynoszę, to właściwie przed chwilą, tak, dosłownie kilka minut, cały czas mam to w głowie, to, że kultura włączająca potrzebuje przestrzeni, w której te osoby, które chcemy włączyć, mogą być widoczne, że to jest to słowo, z którym wyszłam z sali warsztatowej. Ta konferencja jest w moim odczuciu jedną z najważniejszych dla nauczycieli, ponieważ to nauczyciel kreuje krok do przodu, pracuje z przyszłością, a ochrona świata, właściwie ratunek dla świata, to powinno być jedno z głównych wyzwań dla kształcenia przyszłych pokoleń. To jest piękne, że są połączone te fajne emocje, które budują, z merytoryczną wiedzą. Wychodzę